Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo. Witam was w 12 odcinku z serii Shenmue 2. Jesteśmy po... Kurczę, czemu ja tutaj mam problemy ciągle z tym sterowaniem? Nie wiem, jak na tych klatkach sodowych on jest tak delikatny, słuchajcie, no, że głowa mała. Jesteśmy po wpuszczeniu Manta, tutaj gościowi, który nas wystawił. Natomiast teraz tak. Gdzie my mieliśmy iść? Aha, wiem, dobra, okej. Okay. Mieliśmy iść do... Tea Break Building, okej. Okay. Czaję. Tak, przypomina mi się coś o dziennikarzu. O, Joy, pogadajmy z nią. Nanda? Yamcharo te doko da? Koko ga sou da yo. Asoko kara hairun da yo. Sou ka, wakatta. No okej, słuchajcie, wrócili, trafiliśmy od razu. Nie wiem, czy jej obecność jest tutaj dla nas pewnego rodzaju podpowiedzią. Natomiast musimy pójść do pokoju chyba 903 i obszukać jakiś pokój jakiegoś... Właśnie nie wiem, czy to... Ja już nie pamiętam, czy chodziło o dziennikarza, pisarza, już nie pamiętam. O jakąś generalnie kasetę chodzi. Chyba będzie 9 piętro. 902? Tak, dokładnie. No i tak też zrobimy, słuchajcie. Wjedziemy sobie na 9 piętro. Jaka jest abstrakcja, jeżeli chodzi o te windy w tych budynkach? Tutaj akurat nie ma problemu, bo ta winda staje na 9, jak i zarówno na pierwszym, jak i na 9 piętrze. Będą, słuchajcie, budynki, w których będziemy musieli się dostać na przykład na 80 piętro, strzelam, gdzie na przykład winda będzie jechała z 14 do 80. Na przykład. Więc no tutaj, moi drodzy, trzeba zwracać uwagę, nie każda winda, która jest na piętrze, jedzie na piętro, na które my potrzebujemy dostać się docelowo. Dobra, szukamy sobie pokoju numer 903. 905, 904. To gdzie będzie to 903? 906. Jesus. Boże, ominęło. Nie, 902 to miało być, okej. Okay. No okej, musimy przede wszystkim znaleźć światło. Zaraz, zapewne przy wejściu. O, było. O, dentono switch da. Kore de akari ga tsukisou da. No i pięknie. Teraz w ten sposób możemy się tutaj rozejrzeć. Podejdźmy sobie może przede wszystkim najpierw pod biurko. No właśnie, on tutaj, słuchajcie, wszystko ma. Weźmy tą zapalniczkę. Lighter,だな. Nic znaczącego, więc dobrze by było po prostu przeszukać każdą szafkę z osobna. Ja mniej więcej wiem, gdzie są te rzeczy, ale najpierw posprawdzamy, bo nie chciałabym czegoś pominąć. Może będzie jeszcze coś innego, dodatkowego, niekoniecznie związanego z fabułą w tych szufladach, więc warto sobie zerknąć. To jest chyba podsłuch, co? Albo mikrofon taki. Mikrofon, ale bardzo malutki. Dobra. Nic tu nie ma. Dobra. Tutaj nic. Sprawdźmy może w takim razie te szuflady, ale chyba stoję... O nie, myślałam, że stoję za blisko. Mamy coś na zasadzie walkie-talkie?
Co to jest? Tłoczołki da. Dyktafon. Chyba, tak? Dobra, słuchajcie, podejdźmy sobie do miejsca, w którym wiem, gdzie są konkretne rzeczy, które nas interesują, ale widzicie, źle stoję i on mi nie zerknie na to pudełko. Lipa. Muszę odejść kawałek, odwrócić się i teraz... O, było. カセットテープが捨ててあるな。 このテープの中に修験達の情報があるかもしれない。 レンのアジトに戻るか。 どうだ? 何か見つかったか? なんだそれ? コウの部屋で見つけた。 どうする気だ? この中に手がかりがあるかもしれない。 これを全部聞くってのが? そうだ。 勝手にしろ。 ったく、 付き合いきれねえな。 レン。 いいか。 このアジトも レコーダーも お宝のために貸してやるんだ。 勘違いすんなよ。 そんだけ調べて手がかりなしかよ。 これが最後の一本か。 Okej, moi drodzy. Generalnie odsłuchamy sobie od samego początku tą kasetę, ale nie teraz. Chciałabym wam pokazać jeszcze jedno ukryte nagranie. Ja wam po prostu już nie będę pokazywała, bo naprawdę długo to potrwa, zanim przewinę do konkretnego momentu. Prawdopodobnie to będzie 6 minuta i 51 sekund, więc za chwilkę do was wracam. Okej. Okay.
przesłuchaliśmy sobie ciekawą rozmowę, a teraz, kochani, zjeżdżamy do zera i słuchamy całej taśmy. Teoretycznie mogłabym, tylko konkretne minuty nas tak naprawdę interesują, ale będziemy sobie odsłuchiwać to tak, jakbyśmy ogrywali po raz pierwszy, żebyście usłyszeli wszystkie konwersacje. Widzimy się po odsłuchaniu całej kasety. ついたら針全部飲ませるわよ。マジで！マジで！
今のは
もう一回聞かせろ。主元達の手下がユアンに。ユアンか、やべえな。だがトギューはまだ主元達の居場所をつかんでね。ユアンを探す。手下が口を割ったら終わりだ。時間がねえ。手分けして探すぜ。Okej, moi drodzy, dowiedzieliśmy się oczywiście tak, że Zu został, Juanda Zu został przechwycony przez Juana i teraz naszym zadaniem tak naprawdę będzie Juana znaleźć. Tylko gdzie szukać tak na dobrą sprawę wskazówek? Słyszeliście na nagraniach pewne dzwonki i dokładnie za tą informacją, za tymi dzwonkami będziemy musieli się kierować. I za chwilkę zaraz wam powiem resztę. ちょっといいですか。聞きたいことが。お若い方、まずは一曲いかがかな。じゃあお願いします。では。ところで急いでおったようですが、ユアンって男を探してるんです。さて、私はこの通り目が見えません。そうですか。目は見えぬが、風や音が求めるものを教えてくれることもあります。音？そういえばテープに鐘の音が。ありがとうございました。この辺で鐘の音が聞こえるところ知りませんか？鐘の音なら百四郎で聞いたことが。百四郎、わかりました。ありがとうございます。No i słuchajcie, właśnie w tym momencie dostaliśmy bardzo dobrą wskazówkę dotyczącą, skąd mógł pochodzić dźwięk tego dzwonka. Moonchild Building. Oczywiście zapiszemy to sobie i będziemy zmierzać tam w tym kierunku. Nie jestem pewna, czy pamiętam, gdzie to jest, ale na pewno, słuchajcie, znajdziemy. Nie ma się co martwić. Kwestia odsłuchiwania kasety była dość długa. Myślę, że was nie zanudziłam, no ale trzeba było, słuchajcie, to odsłuchać. Tak naprawdę dla mnie wszystkie konwersacje, które były na tej kasecie, są dość ważne. Lubię takie smaczki. I jak widzieliście, Ryo zatrzymał się już na 6.51, bo usłyszał wystarczające i znaczące informacje do ruszenia dalej z fabułą. No, a gdybyśmy po prostu nie odsłuchali najpierw od 6.51, to byśmy po prostu tej rozmowy dodatkowej nie usłyszeli. Dobrze. Lecimy i będziemy pytać, gdzie jest Moonchild Building? Building, Kowloon. Dobrze. Pójdźmy sobie może tędy. Ja chyba jestem, wiecie co, mi się wydaje, że ja wiem, gdzie to jest. Plus Yellowhead Building. Yellowhead Building to jest właśnie ten budynek, w którym będziemy musieli się dostać tam na prawie że 80 piętro. Pogadajmy może z tą babką. Moonchild. Hyakushiro ni ikitai desu ga. Kono saki desu wa. Yatai gai no hou de kikeba sugu wakarimasu yo.
ありがとうございます。 No okej, w takim razie. Dobra. Lecimy. Tu jest Dancing Dragon Building. Gdzieś tam chyba koło tej fontanny, tak mi się zdaje. Czekajcie, a to nie będzie tu? Moonchild Building. Jest, jesteśmy w domu. Mhm. Weźmy sobie mapę od razu. No, kasa nam topnieje, słuchajcie, szaleństwo. Zapisujemy oczywiście. Okej. Wchodzimy do środka. Kwestia teraz tego, gdzie tak na dobrą sprawę musimy się kierować. Pogadajmy może z panią sprzedawczynią. すいません。何か?あの、鐘の音が聞こえる場所を探してるんですが。鐘の音か。 8階の個人で聞いた覚えがあるけど。わかりました。どうも。 Okej, moi drodzy, kolejna ważna wiadomość. Prawdopodobnie z orfanaż. Orfanaż to jest właśnie sierocinic albo po prostu tak z, dom dziecka. Więc trzeba się dostać na 8 piętro. I widzicie, ta winda staje na 1., 5., 10. Ta na 8 nie staje, chyba że będziemy musieli wjechać na 7. bądź 9. Ale ta winda, nie, nie musimy kombinować. Ta winda staje na 8 piętrze. Także tutaj naprawdę trzeba zwracać uwagę, która winda na których piętrach się zatrzymuje. Okej, jesteśmy. Tam już widzę w oddali jakieś dziecko bawiące się, więc pewnie to gdzieś tutaj jest wejście. O, zobaczcie, rysunki są, także już wiadomo, gdzie jest wejście. Oni-chan, dore? Nani si ni kita no? Kikitai koto ga arun da. Nani? Yuan te hito, mita koto nai kana? Yuan? Keshou o shitete, onna ppoi shaberi kata o shite. Sono hito nara, Kouki-kun ga shitteru yo? 本当かい? コウキ君ってどこにいるかな? 中でみんなと遊んでるよ? 白いシャツに青いズボンだよ! わかった。ありがとう。 Okej, słuchajcie. Dziewczynka nie powiedziała nam nic na temat Yuan, gdzie możemy go spotkać, ale ponoć w sierocińcu jest chłopczyk, który będzie wiedział, powinien wiedzieć, znać odpowiedzi na nasze pytania. Dlaczego tutaj? Ore-sama,別の線で Yuan を探っていたら... ここにたどり着いたってわけだ。そうだったのか。何か手がかりは？鐘の音がここだって突き止めただけだ。てめえの方は？子供が一人ユアンを知ってるらしい。よし、さっさと探せ。その楽器をよ。ああ。オッケー、 Ren już tu jest, więc obydwoje chyba trafiliśmy. No dobra, ale ja nie chciałam przechodzić przez te drzwi do twojej pani nauczycielki, tylko chciałam, chłopcze, pogadać z tobą. Kimi ga Kouki-kun kai? Souda yo. Nani? Kikitai koto ga arun da. Yuan te hito mita koto nai kana? Eh? Donna hito? Onna mitai na kakkou de, hanashikata mo onna mitai de, demo koe wa otoko nan da. Komattana. Mita koto aru yo. Honto kai? Doko de? Wakannai. Tsukae ne. Dokedo, boku shitteru yo. Oshiete kurenai ka? Dou shiyou kana? Taku, kuso gaki ga.
おい、こいつに何かやれ。何かって。おもちゃとか景品とかくだらねえものでいいんだよ。そう言われてもな。おい、どうした？いや、あげられるものが何もないんだ。しけてる野郎だな。こいつは貸しだぜ。これでいいかな。ほら、持ってけ。うわー、アフターバーナーだ。やった。知ってること教えてくれないかな。んーとね、連れていたの、黒いの、おはよっていう。あ、なんだそりゃ。他には？真似するから。真似をする？犬かい、それとも猫？カゴ入ってるの。バカくせ、付き合ってられっか。カゴの中、ひょっとして鳥かい？うん、そう。鳥、黒い鳥、真似をする。それって旧館長かな？うん、そう。それよく旧館長を連れてお散歩してるんだよ。旧館長、そういえばあのテープにユアンがどこに住んでいるかわかるかな？わかんない。でも先生なら何でも知ってるよ。先生？うん、白鵬先生、とっても優しい人だよ。先生はどこにいるんだ？向こうの部屋にいるよ。先生。何でしょう？先生に聞いてよ。先生なら知ってるかも。Okej, moi drodzy, pogadajmy jeszcze może z panią nauczycielką. Yuan te otoko no koto o kikitai desu ga. Yuan? Hadena kakkou shite, josei mitai na shaberikata o suru. Aa, sore deshitara tashika ni mikaketa koto arimasu wa. Doko ni sunde iru ka wakarimasu ka? Gomen nasai, kokoro atari arimasen wa. Kouki-kun kara kyūkan-chō o tsurete iru tte kiitan desu ga. A, sou datta wa. Sore deshitara鳥屋さんを訪ねてみては？鳥屋。わかりました。ありがとうございます。OK, moi drodzy. Dowiedzieliśmy się tak, że Yuan zawsze chodzi z gadającym ptakiem. Przechadza się po mieście. No i tutaj nauczycielka poddała nam pomysł, abyśmy po prostu pogadali może ze sprzedawcą ptaków. Więc to jest nasz teraz priorytet i punkt zaczepienia, sklepy z ptakami. Moi drodzy, a propos tego, co dostał dzieciak, Afterburner, więc myślę, że dla Rena to było coś wygrać, słuchajcie, w Afterburner takie coś, to jest miazga. My sobie oczywiście w Afterburner zagramy. Będzie takie jedno miejsce, w którym będziemy musieli się dostać na pewny, nie trening, tylko na pewne zawody. I tam sobie na pewno po drodze zahaczymy o tego Afterburnera. Pogramy sobie trochę. Dobra. Dobrze. Idziemy teraz do budynku. Tam chyba po drodze był ten budynek z ptaszkami. Taki. Chyba wcześniej to było. Myśmy go mijali. Ja nawet mówiłam, że te klatki to jakiś budynek związany z ptakami. Klatki były na zewnątrz, tylko muszę pomyśleć, w którą stronę. Joy, widzę, nadal tutaj się gdzieś kręcił, siedzi sobie na herbatce. Nie wiem, czy to nie będzie tu właśnie zaraz na początku po lewej. Tutaj? Chyba tak. Sanchoro, tori ni kankei aru biru nano ka? Tak jest. Dobra. Wiecie co, nie kupiłam mapy, ale mam mapę. Okej, dobra, zapomniałam już. A tu jest tylko jedno stoisko, przepraszam bardzo. Nie, no jest ich więcej, okej. A no myślę, że trzeba było po prostu z kimś pogadać. Pogadajmy z tą babą.
旧館長を飼ってる人知りませんか？知らないな。うちでは旧館長は使ってないし。そうですか。6階で聞いてみたら？6階？1階では使ってないような珍しい鳥売ってる店もあるみたいだよ。旧館長を扱ってる店も1軒くらいあるんじゃない？旧館長を扱ってる店探してみるか。Dobra, ok, mamy pierwszą wskazówkę, musimy dostać się na 6. piętro. Na 6. piętrze sprzedawane są, słuchajcie, ptaki, takie bardzo rzadkie, takie, których na 1. piętrze nie znajdziecie. Więc widzę tak, tutaj ta winda nie wjeżdża na 1., ale na 6., więc chyba będziemy musieli najpierw skorzystać z tej windy. To jest to, o czym Wam wspominałam, że tutaj będą takie budynki, w których będziemy troszeczkę musieli kombinować z piętrami. Tutaj wjedziemy sobie, moi drodzy, na może 7. I może zejdziemy klatką schodową, albo będzie tam winda, która nas doprowadzi na 6. piętro. Zobaczymy. Winda jest, ok. Nie musimy korzystać z klatki schodowej. Pojedziemy sobie windą piętro niżej. No niestety, to jest takie troszeczkę upierdliwe. Przynajmniej upierdliwe to jest tutaj, dlatego że to jest, wiecie, poruszanie się pomiędzy, tak naprawdę, różnica jednego piętra. Gorzej będzie z tym 80-piętrowcem. Uwierzcie mi. To będzie naprawdę wyzwanie. No dobra, słuchajcie, pogadajmy z kimkolwiek, tak na dobrą sprawę. Przepraszam. なんだい？旧館長を扱ってる店を知りませんか？旧館長なら旧会の旧長官だろうね。旧会の旧長官？旧館長の専門店だよ。わかりました。旧会ですね。行ってみます。OK, kochani. 9. piętro. OK. Czyli teraz tak.Jesteśmy na 6. Musimy wjechać na 7 znowu i z 7 na 9. Także to jeszcze nie koniec. Będziemy się tak, słuchajcie, tutaj bawić z windy do windy. Powiedzcie mi, na pewno piszecie w komentarzach, ale dajcie ogólnie znać, co uważacie o grze Shenmue. Czy chętnie będziecie oglądać część trzecią? Czy w ogóle oglądaliście część pierwszą, skoro jesteście tutaj na 2? Przypuszczam, że oglądalność na Shenmue będzie dość niska, dlatego że ta gra nie jest dość popularna. Natomiast myślę, że chociaż znajdzie się takie małe grono odbiorców, które będzie zainteresowane i być może jest w temacie, zna ten tytuł. Parę osób mnie o to pytało, więc dajcie znać, czy ograliście już 3. Oczywiście nie spoilerujcie mi, bo ja nie grałam i będę to grywała na pewno na ślepo w którymś momencie na kanale. O Boże, słuchajcie, teraz musimy iść na dach. Ok, kochani, po prostu sprzedawcy wynieśli się z tego piętra. Jak widzicie, wszystkie tutaj hangary, wszystkie tutaj pomieszczenia są pozamykane. Może nie hangary, źle powiedziałam. Musimy się udać na dach po prostu. Także znowu niestety musimy sobie tutaj zjechać na 7. piętro i z 7. piętra drugą windą na dach. Na pewno dzisiaj nie będziemy zaczynali całej sekwencji związanej z Yuan. Wspominałam Wam ostatnim razem, że na pewno będzie taki odcinek poświęcony, praktycznie cały odcinek będzie poświęcony postaci Yuan, będziemy musieli go śledzić i to właśnie będzie następny odcinek. Będziemy mogli troszeczkę bliżej poznać jego postać, gdzie chodzi, co robi, bo no tutaj niestety będzie nam to
bardzo potrzebne do odnalezienia Yuan, do odnalezienia, w odnalezieniu Yuan Dazu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Odbębnimy sobie tutaj dalszą rozgrywkę w następnym odcinku. No i co, moi kochani? Myślę, że to by było na tyle i do usłyszenia. Pa, pa.